piątek, 19 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Czy to poszukiwany morderca? W Dąbrowie Zielonej znaleziono zwłoki z raną postrzałową głowę. To 5 kilometrów od Borowców, gdzie 3 lata temu Jacek Jaworek zamordował swoją rodzinę. Jak poinformował prokurator Tomasz Ozimek, na tym etapie nie można potwierdzić ani wykluczyć, że znalezione zwłoki należą do poszukiwanego Jacka Jaworka. Dziś wiadomo jedynie, że to mężczyzna w średnim wieku o podobnej do Jaworka posturze do śmierci, którego według wstępnych ustaleń nie przyczyniły się osoby trzecie. Na terenie kompleksu sportowego przy szkole w Dąbrowie Zielonej pracowały służby z udziałem prokuratora i biegłych z zakresu balistyki oraz medycyny sądowej. Na podstawie wstępnych wniosków płynących z tych czynności ustalono, że prawdopodobną przyczyną zgonu tego mężczyzny były obrażenia głowy powstałe na skutek postrzału z broni palnej. Na miejscu zdarzenia przy zwłokach ujawniono jednostkę broni palnej, która została zabezpieczona i zostanie poddana badaniom przez biegłych z zakresu balistyki. Na chwilę obecną najbardziej prawdopodobną wersją śledczą jest wersja zakładająca, że w tym przypadku mamy do czynienia z zamachem samobójczym. Na początku przyszłego tygodnia w Zakładzie Medycyny Sądowej zostanie przeprowadzona sekcja zwłok tego mężczyzny celem ostatecznego ustalenia bezpośredniej przyczyny jego zgonu. Ponadto w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone identyfikacyjne badania DNA celem ustalenia tożsamości tego mężczyzny. Zostaną też przeprowadzone dodatkowe badania DNA. Dziś jeszcze nie wiadomo, czy broń znaleziona obok zwłok jest tożsama ze śladem rany postrzałowej. Zwłoki mężczyzny w średnim wieku znalazł pracownik porządkowy tuż po godzinie 6 rano. Jak informuje prokurator, zgon miał nastąpić kilkanaście godzin wcześniej. Mieszkańcy się skarżą, więc dzwony milczą. To już kolejna bytomska parafia, gdzie kościelne dzwony przestały bić. Teraz proboszcz parafii Bożego Ciała w Miechowicach szuka sposobu, jak dzwony wyciszyć, by nie biły tak głośno, że przeszkadzają, a decyzja o zakazie ich używania została wycofana. Sprawa jest kontrowersyjna, bo mieszkańcy są mocno podzieleni. Łukasz Kądziołka. W Gliwicach ani drgną. W Bytomiu w południe też cicho jak nigdy wcześniej. W dwóch parafiach dzwony przestały bić. To efekt skarg, które składali mieszkańcy. Proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w dzielnicy Gliwic-Trynku obawia się konsekwencji, więc przestał dzwonić. Jednak niektórzy nie rozumieją, dlaczego komuś dzwony przeszkadzały. Według pani powinny dzwonić normalnie. A oczywiście, że tak. Są tacy, którym nawet brakuje tego dźwięku. Zawsze na Anioł Pański dzwoniły. Na wieczór dzwoniły, no bardzo fajnie. Dzwoniły, ale już nie dzwonią, bo po skardze jednego z mieszkańców wojewódzki inspektorat ochrony środowiska przeprowadził kontrolę. Okazało się, że przekroczenie norm hałasu było znaczne, o 9,5 dB. Po kontroli WIOŚ nakazał parafii wykonywanie pomiarów co 2 lata i żeby kurantów używać raczej od święta, a nie codziennie. W takich okolicznościach wskazanych w ustawie, no to są między innymi uroczystości religijne czy specjalne uroczystości kościelne. Proboszcz parafii na Trynku nie chciał sprawy komentować, jednak nie daje za wygraną, ponieważ zaskarżył zarządzenie pokontrolne. O dzwonach nie chciał też z nami rozmawiać proboszcz parafii w Bytomiu Miechowicach. Tu cicho jest dopiero od kilku dni. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, wydają się zadowoleni. Ja wiem, od już chyba w poniedziałku. Cichutko, nie wiem. No. Nie wszyscy chcą o godzinie 5-6 się zrywać, jak mają wolne. Skarga trafiła do bytomskiego urzędu, a ten przekazał sprawę Gliwicom, żeby pozostać bezstronnym. Decyzja prezydentki Gliwic nie zakazuje używania dzwonów czy kurantów. Jednak żeby znowu zaczęły bić, proboszcz będzie musiał coś zrobić. Żeby dostosować poziom hałasu do obowiązujących norm. Można to zrobić w różny sposób. Można te dzwony przyciszyć, można zmniejszyć częstotliwość dzwonienia, można zmniejszyć długość dzwonienia. Teraz duchowni zastanawiają się, co zrobić. Być może uda się wytłumić wnętrze dzwonnicy, ale jeszcze nie wiadomo kiedy i ile to będzie kosztowało. Odgłosy dzwonów kojarzą się z kościołem i były od zawsze zaproszeniem. Do spotkania z Bogiem, do udziału we mszy świętej, czy w innych sakramentach, w nabożeństwach. I tak to do tej pory było jakoś tam zakodowane w naszej świadomości. Dzisiaj ze względu na laicyzację naszych społeczeństw widzimy również troszeczkę inne trendy. Trudno powiedzieć, czy chodzi o laicyzację, czy po prostu czasy się zmieniają. Ale jest za cicho, bo niektórzy tak mówią, że no, mogłyby... Że za cicho, tak?
nie wiem, czy jest za cicho. I ludzie coraz bardziej cenią sobie spokój i ciszę. Będzie referendum w Lubomii. To efekt wczorajszej burzliwej sesji Rady Gminy. Mieszkańcy sami zdecydują, czy chcą elektrowni fotowoltaicznej i biogazowni. Konflikt w powiecie wodzisławskim trwa już bardzo długo. Ci, którzy chcą zbudować na swoich działkach farmę, to właściciele i spadkobiercy gruntów. Według przeciwników, ludzi, którzy tam mieszkają, inwestycja zniszczy pola uprawne, zieleń i przyrodę. A potencjalni inwestorzy pytają, na jakiej podstawie mają im zostać odebrane prawa do decydowania o ich ziemi. Fatima Orlińska. Będzie referendum w sprawie konfliktowej farmy fotowoltaicznej. Wszystko po tym, jak wśród mieszkańców gmin zrodził się konflikt. Chcą nam odebrać piękne tereny zielone, zniszczyć obszar Natura 2000 i spowodować, że nikt nie będzie chciał tu mieszkać. Mówią ci, którym pomysł powstania farmy na granicy Lubomii i Syrynii się nie podoba. Ta miałaby powstać na terenach prywatnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych gospodarstw. Początkowo mówiło się o łącznie 125 hektarach, na których panele miałyby zostać zainstalowane. Jak jesteśmy tu właśnie w takim miejscu, gdzie widać, są to tereny zielone, na których są uprawiane zboża, kukurydza i wiele innych jeszcze zielonych roślin. Nie są to żadne nieużytki. Są tutaj pomniki historyczne. Tu jest na przykład pomnik Bordynowskiej Pani. Mamy historyczny kopiec, jak mówię, szlaki turystyczne. Uznałem, że nie przejdę obok tego obojętnie. Dołączyłem do protestu. Choć tu nie mieszkam, to widząc piękno, uznałem, że trzeba działać. Jeszcze raz powtarzam, jestem pod wielkim wrażeniem mieszkańców. Ludzie zbierają po 50 zł, po 100 zł, banerują wieś, banerują gminę. Mieszkańcy złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum, bo jak mówią, tych, którzy przeciw inwestycji protestują, jest zdecydowana większość. Wcześniej zebrali ponad 1500 podpisów poparcia pod sprzeciwem, zaznaczając, że gmina liczy prawie 7000 mieszkańców. Absolutnie nie neguję wartości odnawialnych źródeł energii, jaką są panele fotowoltaiczne. Natomiast one nie mogą zastępować terenów, które mają nadrzędną wartość. Wyższą wartość niż energia wyprodukowana tutaj przez te panele. Są to tereny nie tylko używane rolniczo, ale też tereny o dużej bioróżnorodności. Ponadto mieszkańcy, którym pomysł powstania farmy się nie podoba, obawiają się, że ich prywatne działki stracą na wartości. Wójt gminy uważa, że ci, którzy bronią przyrody, kłamią, chcąc w ten sposób realizować swoje ukryte interesy. A sama inwestycja poza zabezpieczeniem energetycznym mogłaby gminie przynieść zyski w postaci podatków. Transformacja energetyczna jest, tak? No mułem już nie będziemy palić. Jakich inwestorów mamy tu wołać, skoro mamy 2000 hektarów z 4000 zajętych pod zbiornik, gdzie prawie nic nie można robić, i 781 hektarów pod Natura 2000. Więc gdzie ja mam inwestować? Gdzie te podatki zdobywać, żeby gmina się rozwijała? My jesteśmy jedną z najlepiej rozwijających się gmin. I jak deklaruje wójt, pod inwestycje uzyskał wszystkie możliwe pozwolenia, łącznie ze środowiskowymi. Okazuje się jednak, że farma to nie jedyny problem mieszkańców Syrynii i Lubomii. Obawiają się również biogazowni, która, jak mówią, ma powstać dla jednego przedsiębiorcy. Bardzo blisko mieszkamy tej przyszłej inwestycji. Boimy się o nasze rodziny, boimy się o nasze majątki. My chcemy żyć w spokoju, my chcemy być bezpieczni. Zabawy z metanem nie zawsze się dobrze kończą. Ze strony tych, którzy inwestycje popierają, padają argumenty, iż farma to ich ostatnia szansa na godny zarobek. Chcą decydować o swoich własnościach i proszą, by nikt nie ingerował w ich nieruchomości. W przypadku prywatnego przedsiębiorcy, wobec którego pada najwięcej zarzutów, chodzi o 11,5 hektara ziemi, na której miałaby stanąć fotowoltaika. Jeżeli są jakieś tam deszcze nawalne w maju, no to pęd tej wody po prostu, która spływa z tych pól, powodowała i dalej powoduje zalewanie tam części właśnie ulic Lubomii i Stawów. No stąd pomysł, żeby po prostu na tych newralgicznych naszych terenach postawić tą farmę. Wójt Lubomii deklaruje, że bierze pod uwagę również inne tereny, jak na przykład Hałda Pogórnicza. Tam jednak trwają badania gruntu, czy ten nada się pod farmę. Docelowo powierzchnia, na jakiej miałyby stanąć panele, to dziś nieco ponad 60 hektarów. Ja mam na pierwszym miejscu moralność, zło i dobro, żeby nie krzywdzić tych ludzi, którzy 50 lat nie mają z tego pola nic. I wjeżdżają farmerzy po tym polu, no i trochę tych dopłat unijnych by im ubyło. Jeden z panów, nie wiem czy tu jest, powiedział, że tym skrzywdzonym dać bony żywnościowe. Ja myślę, że spadnę z krzesła. Wójt zadeklarował również powołanie specjalistów, którzy w kampanii referendalnej będą rozmawiać z mieszkańcami i wyjaśniać ewentualne wątpliwości.
Latem temat wraca jak bumerang. Czy teraz przestanie? Im wyższa temperatura, tym większy smród. W Raciborzu kolejny rok jest problem z uciążliwym zapachem w Brzeziu. Miasto zrobiło pierwsze kroki. Czy to wystarczy, by przestało śmierdzieć? O tym Paweł Jędruśk. Chodzi o wysypisko śmieci przy ulicy Rybnickiej. Miasto poinformowało dzisiaj o rozwiązaniu 6 umów na przywóz śmieci do Raciborza. To jedna z obietnic z kampanii wyborczej prezydenta Jacka Wojciechowicza. Wypowiedzieliśmy te umowy i od poniedziałku nie przyjeżdżają już żadne odpady z innych miejscowości, a przypomnę, że te odpady przyjeżdżały z całej praktycznie Polski. Okazuje się jednak, że to nie do końca rozwiązuje problem uciążliwego zapachu z wysypiska śmieci. Świetnie się stało, że odpady z zewnątrz przestały przyjeżdżać. No i okazuje się, że przy wysokich temperaturach jednak uciążliwości mniejsze, ale dalej występują. Mimo rozwiązania umów, władze miejskiej spółki R3 twierdzą, że jej bilans finansowy będzie dodatni. Wstrzymaliśmy na razie ten proceder, prawda? On jest wstrzymany, natomiast w tej chwili analizujemy tą sytuację, jaka jest. No, na dzień dzisiejszy nam się wydaje, że w tym roku spółka będzie na plusie. Zdaniem władz miasta i mieszkańców źródłem przykrych zapachów ma być prywatna firma, która prowadzi w niemal tym samym miejscu działalność. Do sprawy będziemy wracać. Za niespełna 2 lata będzie gotowa 3. nitka Elki. Dziś została podpisana umowa na jej budowę. To oznacza, że prace budowlane mogą rozpocząć się właściwie z dnia na dzień. Więcej o inwestycji w Parku Śląskim w materiale Pawła Jędrusika. Umowa podpisana, a to oznacza, że prace budowlane już mogą się rozpocząć. Zamówienie w trybie zaprojektuj i zbuduj zrealizuje Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Władze województwa liczą na to, że nowa inwestycja zwiększy liczbę osób odwiedzających Park Śląski. Czas jej budowy ma wynieść 580 dni. To jedna z większych atrakcji tutaj w Parku Śląskim. Druga linia Elki zwiększyła nam, można powiedzieć, podwoiła ilość chętnych, którzy chcą z Elki korzystać. W zeszłym roku, gdy funkcjonowała jedna linia, było przez cały sezon 90 tysięcy ludzi. W tym sezonie już mamy 150 tysięcy ludzi, którzy skorzystali z Elki. No, nas to strasznie cieszy, że te inwestycje publiczne właśnie służą ludzi, że tak masowo ludzie chcą korzystać z atrakcji Parku Śląskiego. Trzecia linia Elki będzie prowadzić od Planetarium Śląskiego do Stadionu Śląskiego. Gdy zostanie wybudowana, cały trójkąt kolejki będzie miał prawie 6 km. Podróż nią zajmie prawie godzinę. Jeśli chodzi o długość, jest jedna kolejka, taka dość długa w Europie, jest to kolejka w Tiranie w Albanii. Natomiast ona ma zaledwie ponad 2 km, więc porównując do naszych trzech linii, jesteśmy najdłuższą kolejką niż inną. I na pewno jest to atrakcja, która już przyciąga, a będzie przyciągała jeszcze więcej osób. Koszt budowy trzeciej linii Elki to 62 miliony złotych. Taki był piątek. Spokojnego weekendu. Do zobaczenia.